Damian Stasiak po szybkim zwycięstwie na Gali KSW 84. Na początku, jak zobaczyłem, to było takie spięcie między wami. Strzepałeś dłonie, swoje ręce i nagle ten luz zobaczyłem i ten pojedynek poszedł po twojej myśli. Czy brakowało czegoś w tych pierwszych sekundach tego pojedynku, czy po prostu taki był plan, żeby chwileczkę poczekać? Czy tak, zacznę od początku. No, ogólnie wyszedłem do walki ze strasznym stresem. Stres wynikał z tego, że jestem po dwóch przegranych, gdzie już mówiłem wcześniej, że przegrałem jakby z Robertem, nie do końca jej znaję, bo nie czuję, że przegrałem, ale w rekordzie jest przegrana. Przegrana jaka by nie była, to jest przegraną, są dwie z rzędu. Gdyby się pojawiła trzecia, to w mojej głowie by się pojawiło to, że no, czas już chyba zejść i dać sobie spokój, więc był to dla mnie taki sprawdzian, chciałem sam sprawić siebie. Z ogromnym stresem wyszedłem, bo na rozgrzewce jakby myliły mi się schematy, które miałem robić w walce. Dawid mi cały czas coś tam powtarzał, rób to, rób tamto, rób prawe, ja lewym robiłem. Naprawdę no, stres miałem duży, no to od tego zacząłem w ogóle wywiad, a teraz od tego się zaczęła walka. I jeśli się tam ktoś śledzi moje walki, no to ja nie jestem mańkutem. Ja jestem ortodoksem, ale całą walkę, całe przygotowanie skupiliśmy się na tym, żeby wyjść na mańkuta. Mańkut na mańkuta. Mańkut nienawidzi walczyć z mańkutem, bo po pierwsze mało kiedy się zdarza mańkut na mańkuta. Oni są przyzwyczajeni, że oni są mańkutami, a my bardziej jesteśmy ortodoksami. No i oni mają swoje schematy, idą prawo, zachodzą nas na lewą nogę, na lewą nogę dokładnie. A tu całe przygotowania robiliśmy, Damian, jesteś mańkutem. Pierwsze dwie minuty jesteś mańkutem i na samym początku walki Dawid ci mówi, Damian, nie podpalasz się, czekasz. Powiedział jeszcze coś takiego, zobacz, on się pogubił, on nie wie, co się dzieje. No bo taki był plan, żeby te pierwsze 20 sekund zobaczyć, jak on zareaguje. Co on zrobi, jeśli mnie zobaczy w mańkucie. Ja zobaczyłem, że on pierwsze dwa kroki zrobił w swoją stronę, ale zaraz zobaczył, że ja jestem w mańkucie, zaczął iść w drugą stronę. Chcieliśmy zobaczyć, czy on będzie wywierał na mnie presję, czy wręcz on się cofał. No i teraz mieliśmy to rozpoznać. Damian, słyszałem komendę, Damian, on się zaczyna cofać, ty na mańkuta swoje akcje ofensywne. Czyli ja miałem iść do przodu, no i taki był plan na początek tej walki. Poczekać, zacząć mańkut. Gdyby walka się potoczyła dalej, miałem zmieniać nogi prawa z lewą, ale z przewagą cały czas mańkuta. No i to miało mu porąbać cały plan. Okej, okay, ale powiedziałeś, że wychodziłeś z dużym stresem, ten bagaż emocjonalny był, tak można powiedzieć, wysoko. No ale sam wspominasz w wywiadach często, że nie czujesz się przegrany w pojedynku z Robertem Ruchało. Tak więc skąd właśnie ta niepewność o ten kolejny pojedynek z Pascalem? Wiesz co, nie czuję się przegranym, ale rozliczasz z bilansu. Ja nie jedną walkę w moim rekordzie mam 13-9, chyba nie mam, może teraz 14, ale no, mam 9 przegranych, z czego jeden knockout dostałem. I takich walk typowo, że przegrałem tam, nie wiem, 29-28 czy chyba 30-28, to chyba nigdy nie przegrałem walki. Więc zazwyczaj jak przegrywałem to 29-28, no to mam takich walk sporo, a z tych sporo jeszcze walk mam takich walk chyba ze 4, gdzie ta walka na UFC, któraś mogła przyjść na moją korzyść z Munio na przykład, a nie poszła, bo mi tam czegoś brakło. Ale jest minusik na rekordzie, potem była jakaś walka z moja pierwsza w UFC, gdzie też byłem blisko, też czegoś tam brakło. No i takich walk, gdzie jakieś, nie wiem, tam 1/10 albo 0.5 mi brakowało do zwycięstwa, no to ja mam dużo, a jednak rekord, no to jest rekord. Ktoś się pyta, jaki masz? No to ja mówię 13-9, no kurwa, 9 przegranych. No kurwa, no mam, ale no nie każdy, ktoś to nie jest... Znawcą MMA nie interesuje się tym, on nie wie, jak ja to przegrywam. On nie wie, że to były super walki, że bonusy były, że to były mega widowiska, tylko nie no, 9 przegranych, to jakiś leszek. Nie, to rekord, to rekord. Tu było krótko, ale było widowiskowe. I tak się zastanawiam, czy szlifowaliście akcję na rozerwaniu, bo ja uważam, że Pascal Hinzen przegrał ten pojedynek właśnie w tym momencie. Najpierw kolano, później krótki, ale w punkt, sierp, no coś pięknego. No to powiedziałeś kolejne coś, co ćwiczyliśmy. Znowu Dawid, bo Dawid jest mózgiem mojego całego przygotowania. Dawid ciągle, Damian, masz nie za wszelką cenę po dwie pachy, masz ciągle nie dociskać. Ja już za długo trzymałem, bo już go słyszę Dawida, rozrywaj to, rozrywaj, uderz, a ja jeszcze tam trzymałem i tylko czekałem dobrego momentu, żeby właśnie uderzyć. No i trafiłem, zobaczyłem, że się zgiął, choć kolejny Dawid, który mi mówił, jak trafisz, się ugną nogi, nie podpalaj się, czekaj, poczekaj, wróć, popraw jeszcze raz, on nie wróci do siebie, nie jak zachwiejesz go raz, to nie kończ go, poczekaj chwilę. Co, no podziękowania dla trenera, no. Trener zrobił to z roboty. No i kapitalna po raz kolejny twoja akcja parterowa, to jest
to, co Ci powiedziałem przed wywiadem, no to jak przechodzisz od techniki do techniki, zacząłeś od balachy, później był ten trójkąt jeszcze z przeprostem, no coś pięknego. No, w parterze czuję się idealnie, ale no tak jak już w każdym wywiadach Wam mówię, że w stójce też się nie czuję źle. No, jak widzicie, no, z ortodoksa przejść na mańkuta i walczyć w mańkucie, ktoś, kto nie czuje stójki, to tego nie zrobi. No, pierwszy lepszy zawodnik MMA albo mało doświadczony nie zmieni na samym przygotowaniu nogi, że zacznie walczyć w drugiej pozycji, a ja to zrobiłem. Za miesiąc ciekawy pojedynek Salahdin Parnas, Robert Ruchała. Wskażesz faworyta tego pojedynku? No myślę, że wiele osób będzie widziało go w Parnasie. No tak. Już teraz bez żadnego podtekstu, czy kogoś lubię, czy nie lubię, czy jak. No, uważam, że faworytem jest Parnaze, choć uważam, że też walka nie skończy się szybko, bo Robert zrobi swoją taktykę, czyli no, jedynie co umiem, to uciekać po oktagonie. Tylko jak sędziowie będą punktować uciekanie po oktagonie na zwycięstwo, no to będzie słabo. To będzie wyglądało jak u mnie, że ucieka trzecią rundę cały czas przede mną, a jednak dostaje na jego korzyść. Okej, to w takim razie właśnie, jeżeli jesteśmy przy Robercie, czy jest między wami jakaś taka nić niezgody? Nie wiem, jak to nazwać. Czy po prostu tak bardzo siedzi w tobie ta porażka, że no, gdzieś to musisz wytykać, tak? No bo wiadomo, że takie budowanie odrobinę konfliktu może dać szybki pojedynek z Robertem, jeśli powiedzmy jego potencjalny pojedynek z Saladinem no nie pójdzie po jego myśli. Do samego Roberta ja nic nie mam, bo to jest zawodnik. On nie dał sobie tego zwycięstwa. To zwycięstwo dali mu sędziowie, a sędziowie ulegli presji kibiców. No nie co mam więcej powiedzieć. Sędziowie są na tym, są gorsi, lepsi. Doszli może mieli słabszy moment, czy co. Do samego Roberta nic nie mam. A o swoich emocjach i o swojej niezgodzie na pojedynek chyba mam prawo mówić. I mam prawo wyrazić swoje zdanie, ale do samego Roberta personalnie nic nie. Wiem, że jesteśmy już po pojedynku Roberta Ruchała ze Skijewem, no ale w takim razie do czasu zakończenia tego pojedynku jak oceniałeś te starcie? Czy faktycznie to uciekanie Roberta i te punktowanie mogło dać mu zwycięstwo, powiedzmy, jeśli dowiozłoby się to do decyzji? Uważam, że tak. Uważam, że w tej walce i też tam chyba któryś sędziowie dali 30-27, to tego nie widziałem. 29-28 dla Roberta widziałem. Pierwszą chyba rundę widziałem dla Eskijewa, już nie pamiętam dokładnie, a chyba kolejne dwie widziałem dla Roberta. Eskijew w sumie pokazał to, co w walce ze mną, że na samym początku jest mocny, a czym walka w las, tym puchnie i można nad nim złapać dobrą przewagę. No ja po knockdownie byłem w stanie się pozbierać i trzecią rundę z nim wygrać, gdzie chyba ktoś, kto mnie zna, to wie, że czym dalej walka w las, tym też trochę też czasami prądu brakuje, a jemu brakuje jeszcze bardziej. Mówi się dużo o Twoim pojedynku z Patrykiem Kaczmarczykiem, jego kolejny pojedynek z Mołdawianinem, ale czy Ty, jeśli zwyciężyłby Patryk Kaczmarczyk, chciałbyś się z nim zmierzyć? Bo ja słyszałem gdzieś tam w kuluarach, że dużo się mówiło, że może Damiana Stasiaka kolejnym rywalem będzie właśnie Patryk Kaczmarczyk. Jest to tutaj Wojek układa kartę, będziemy rozmawiać z Wojkiem, jego decyzja, ja przyjmuję to, co jest i ja chcę tylko jednej walki, chcę rewanż z Robertem, bo to, co cały czas mówię, a jeśli Wojek stwierdzi, że mam walczyć z kimś innym, będę walczył z kimś innym. Dziękujemy i gratulujemy i cieszymy się z tego, że wróciłeś na tą ścieżkę zwycięstw, bo widać było też w tym wywiadzie w klatce, że ten kamień z serca spadł. No ogromny kamień z serca to spadł głaz. To wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Dziękuję.